czasem ze studentami, bo miałam niekiedy spotkania ze studentami dziennikarstwa, oni się mnie pytają, co jest najważniejsze w dziennikarstwie. Ja mówię, zadawanie jednego prostego pytania. To pytanie brzmi, naprawdę? Jeżeli dostajecie komunikat od jakiejś firmy, która informuje o tym, że wynalazła właśnie cudowny lek, który w magiczny sposób leczy raka. Jeżeli otrzymujecie oficjalne stanowisko jakiegoś polityka, jeśli otrzymujecie jakąś informację, że oto udało się władzy takiej czy takiej zrobić to i to w tak krótkim czasie i to jest rekordowe, niezwykłe i wyjątkowe, to może tak jest, ale może tak nie jest. Jedynym sposobem na to, żeby sprawdzić i żeby w ogóle myśleć o tym, żeby to sprawdzić, to jest zadać sobie to jedno proste pytanie, naprawdę. Bo bardzo często jest to, że to, co nam się sufluje jako rzeczy zupełnie oczywiste, wcale takie oczywiste nie jest. Ja kilkakrotnie już pod koniec pierwszej kadencji rządów PO stawiam taką tezę, że pewne rzeczy się dzieją, których my nie zauważamy, których żadne instrumenty badawcze nie są w stanie wychwycić. I kiedy one się skumulują i ta fala zacznie naprawdę wzbierać, to nastąpi koniec rządu Platformy Obywatelskiej, niezależnie od tego, ile ona obieca Polakom pieniędzy, ile autostrad zbuduje, albo obieca, że zbuduje, jak dobry będzie miała PR, jak świetnie będą ją wspierały media i różne opiniotwórcze ośrodki, grupy biznesowe. To jest trochę tak jak z tym momentem krytycznym, który przychodzi w małżeństwie, kiedy po prostu w którejś chwili jeden z małżonków albo oboje mówią, że po prostu dalej tego nie będzie. Koniec. I choćby druga strona, nie wiem jak się starała, kupowała, błagała, przekupywała i tak dalej, nie jest w stanie tego wrócić. I ten moment przyszedł. Ten moment przyszedł w roku 2015. Kwestia trzecia, najważniejsza i o tym piszę sporo w pierwszej części książki Pogrobowcy, to jest taka, że Platforma Obywatelska padła ofiarą własnej strategii, którą przyjęła po roku 2005. Jaka to była strategia? Przypomnijmy, do roku 2005 Platforma i PiS szły jako niemal bliźniacze ugrupowania. Wydawało się przez długi czas, że oto mamy dwie partie reformatorskie, które różnią się tylko tym, że jedna może trochę bardziej chce zadbać o politykę historyczną, a druga trochę bardziej o podatki. Ale jeśli idzie o pryncypia, jeśli chodzi o kierunek zmian, no to nawet w niektórych kwestiach Platforma wydawała się radykalniejsza od PiSu, kiedy była ONC albo śmierć, kiedy Rokita zapowiadał szarpnięcie cuglami i tak dalej. Po roku 2005, kiedy okazało się, że popisu nie będzie, Donald Tusk, i co do tego nie ma wątpliwości, bo są świadectwa tego, nie domniemania, tylko relacje ludzi, którzy byli wewnątrz Platformy, podjął decyzję o tym, że Platforma nie będzie w żaden sposób współpracowała, tylko będzie kontestowała te rządy, czekając na nowe otwarcie, licząc na to, że jak najszybciej się tamtą koalicję uda rozbić. I tak się stało. Robiła to na kilka sposobów. Najpierw prezentowała siebie jako lepszą prawicę. To znaczy mówiła, no tak, rzeczywiście w Polsce są potrzebne pewne zmiany, tylko niestety wybraliście do tego, żeby je realizować, niewłaściwych ludzi, którzy zamiast przygotować nowe otwarcie, weszli w toksyczną, moherową, jak to mówił Donald Tusk, koalicję z podejrzanym człowiekiem Andrzejem Leperem, ze skrajnym politykiem Romanem Giertychem. My byśmy zrobili to lepiej. To była strategia bardzo oczywista, z tego prostego powodu, że po 2005 roku, właściwie już wcześniej, po aferze Rywina, po tym jak wypalały się w kolejnych skandalach rządy SLD, Polacy naprawdę chcieli zmiany. Zmianę się nosiło wtedy, to było bardzo modne, zmiana wisiała wtedy w powietrzu, tak samo jak 10 lat później, w roku 2015.